Proszę bardzo, jeszcze jedna próba. Proszę, nie, nie, bo ja chciałem właśnie powiedzieć, że w związku z tym, że bo jesteście przyczynieni do tego, jak to, jako chór madrygalistów, że nagrania się odbywają z tym boomem z reguły. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ to się nagrywa osobno, chór żeński, osobno chór męski na dwa osobne ślady, żeby stać z jednakowej odległości, że po prostu wszystko było w jednym planie. Ta siła zadęcia jest, gdy śpiewacie jako jeden organizm choralny, przy jednym mikrofonie jest troszkę mniej istotna w całości, bo to się z pewnej odległości na to słucha i patrzy, niż w tej chwili, kiedy tutaj stoicie bardzo blisko mikrofonów, no. To jest ten problem, który musimy w tej chwili przeskoczyć, bo tam są właśnie uwagi te zasadnicze, techniczne, że to musi być z jednakowej odległości i z jednakowo rozłożoną siłą zadęcia. To jest ten podstawowy problem. Także... I zróbmy mały eksperyment. No. Basia, ty, Ewa, Tomasz, Jacek, Andrzej. Tylko ta szóstka. Studio Polskich Nagrań właśnie przerwa w trakcie kolejnej sesji nagraniowej. Marek Grechuta zajmuje studio. Chciałem pana zapytać, czy rządzą jeszcze panem młode żądze, ale widzę, że minę ma pan nietęgą. Słucham? Jestem zmęczony mocno. Po prostu realizujemy na płycie Długogranice Polskich Nagrań fragmenty widowiska muzycznego opartego na twórczości poetyckiej Tadeusza Nowaka. Pewne, że tak powiem, uniesienia, jakie się przeżywa przy czytaniu tych wierszy, wydawało mi się, że znajdą jakieś odzwierciedlenie, znajdą właściwą scenografię dźwiękową przy zaangażowaniu tak właśnie obfitej grupy śpiewaków i orkiestry. I jest to dla mnie osobiste, jako organizatora tego i kompozytora tych pieśni, jest to bardzo duże przeżycie i jak na razie dawałem sobie radę, właśnie tak jak pan wspominał, dzisiaj powstały problemy bardzo istotne, techniczne, no i myślę, że w sumie na pewno to skończy niejakoś tam. Tytuł widowiska był Zapach łamanego w rękach chleba, a tytuł płyty to są pieśni Marka Grechuty do słów Tadeusza Nowaka. I ze sposobu, w jakim pan podchodzi do tego wszystkiego, ten chór, ta orkiestra, ta aparatura, wynika, że przygotowuje się pan do przyszłych koncertów na playbacku. No nie, ja koncertować nigdy nie będę z playbacku. Taran, taran, taran. Chciałem jeszcze zapytać, jak daleko pan zajechał w swojej twórczości Szaloną Lokomotywą? No wie pan, to można powiedzieć, że zajechałem aż do cyrku. Z tym, że jak zajechałem w sensie doświadczeń, to mi dały bardzo dużo. Bardzo dużo i no... Jak się ma ta płyta do tych doświadczeń? No więc właśnie, zajechałem tak daleko, że następnym poetą, następnym literatem, następnym, że tak powiem, artystą działającym na wyobraźnię przy pomocy słów właśnie wydał mi się interesujący Tadeusz Nowak. Tak jak on potrafi pisać o tych pejzażach i o tym naszym folklorze, jak to się mówi, ale to wyjątkowo właśnie ma bardzo piękny i czujny i gdzieś naprawdę w swoim sensie dalekowzroczny. No, będziemy panu kibicować, niech pana ma w opiece muza pomyślności. Zobaczymy, co z tej płyty wyjdzie. Dziękuję bardzo.